Witam Państwa w subiektywnym przyglądzie ludowym. Tematem przewodnim dzisiejszego spotkania będzie Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Wydaje się, że intencja tytułu y, zdaje się obrazować dobrze ostatnie zachowanie rynku. Y, to, co chciałbym Państwu przybliżyć, czyli od idąc top-down, czyli od góry do, do dołu, y, tendencje globalne są do walut czy rynków schodzących, y, czy co do spółek, czy relacji spółek wzrostowych do wartościowych i omówić pokrótce tendencje na lokalnym rynku i też zaakcentować pewne trendy, które mogą mieć odzwierciedlenie czy kontynuację w 2021 roku. Przechodząc może do meritum, proponuję spojrzeć na indeks dolara do rynków do walut rynków rozwiniętych czyli indeks DXY to co wydaje mi się istotne to w ujęciu wieloletnim po blisko 10 latach trendu wzrostowego czyli umacniania aprecjacji dolara widać dynamiczne przełamanie czy też wybicie z trendu wzrostowego Zakładając, że ten trend będzie miał miejsce czy będzie kontynuowany to jest to swoisty game changer czy zmiana Paradygmatów, wzorca zachowania się rynków w, 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 w najbliższym okresie czy w najbliższych latach. Stąd też tu warto to odnotować. Warto moim zdaniem też spojrzeć na to, że w ujęciu wieloletnim, również po 10 latach słabości, czy relatywnej słabości rynków wschodzących do rynków rozwiniętych. Widać próbę negacji czy próbę zmiany trendu, jeżeli chodzi o rynki wschodzące, i w tym kontekście. Warto patrzeć na tę relację, ponieważ to ona będzie miała istotne implikacje, jeżeli chodzi o zachowania rynków schodzących, ale też i może przede wszystkim w wymiarze lokalnym i wig 20. To co wydaje mi się też warte do podkreślenia, to po blisko 14 latach relatywnej siły spółek wzrostowych, te, które dynamicznie rosną, te, które raczej nie płacą dywidend, ale właśnie istotnie zwiększają. Zwiększają skalę działalności, no to po takim hiperbolicznym przyspieszeniu w 2019, a przede wszystkim w 2020 roku, i tym katalizatorem była pandemia i swojego rodzaju poszukiwanie spółek czy hostsa na spółki beneficjentów covid czy pandemii, to wydaje się, że aktualnie w środowisku zakładającym hmm, Mniejszy wpływ pandemii, czy jej wygaszanie, no to powrót w, do spółek wartościowych, tym bardziej, że banki centralne dalej utrzymują ultraluźną politykę. Skupują obligacje i to w środowisku nadmiernego pieniądza czy wysokiej bazy monetarnej, zdaje się, że sprzyja szukaniu alternatyw. No i tą alternatywą, wydaje się, w ujęciu globalnym są spółki wartościowe. W ujęciu lokalnym, tutaj Państwu proponuję zerknąć na w relacje czy zachowanie od 2017 roku. VIG Banki, VIG Energetyka i VIG Games. Nie twierdzę, że te tendencje ulegą całkowitej zmianie, ale wydaje mi się, że to, co było do tej pory słabe, ma, ma szansę na powiedzmy drugi oddech czy powrót, czy spojrzenie nieco cieplejszym okiem, czy milszym okiem na spółki, które do tej pory były nielubiane, czy też zachowywały się relatywnie słabo. Ponieważ ostatnie stopy zwrotu, czy to od maja spółek energetycznych, czy to od listopada, czy końca października, banków no, nie mogą pozostać obojętne dla części inwestorów, ponieważ no, ty, i też niestety, czystety zauważonej słabości na ten moment spółek z branży. Deweloperów gier. Wydaje mi się, że też warto zaakcentować pewną zmianę, bo jeżeli chodzi o zachowanie WIGU20 versus SWIG80, -WIG ponieważ po dwóch latach słabości, czyli Prawie trzech z, z końca 2018, 2017 i początku 2018, w tym sensie, że od tamtego czasu WIG-20 był dużo słabszy niż SVIG 80 i ostatnie tygodnie, dwa miesiące pokazują pewne odreagowanie. Na ile ono będzie trwałe, to będzie to zależało od czynników globalnych, czyli poprawy sentymentu do rynków schodzących. No, ale właśnie zakładając, że dolar będzie się osłabiał, oczywiście to nie będzie proces liniowy, no to to będzie te, wraz z, z osłabieniem dolara, no to, to, to będzie czynnik sprzyjający globalnym flo, transferom, flowom do rynków wschodzących, a z drugiej strony i te globalne transfery właśnie w, w, generalnie trafiają na, do segmentu tych najpóźniejszych spółek do WIG-20. A z drugiej strony wydaje mi się, że środowisko niskich stóp sprzyja rotacji z lokat do, do, do alternatywnych inwestycji, być może to rynek nieruchomości, być może rynek akcyjny, w szczególności koniec roku czy przełom roku wymaganie, wymaganie czasami nawet opłat za posiadanie wysokich salt w, na. Na lokatach przez banki no jest takim triggerem, argumentem do rozważenia alternatywnych inwestycji, i to może też wspierać, czy być takim triggerem zachęcającym do, do tej pory, do tych inwestorów, którzy do tej pory nie byli na rynku do wejścia, być może poprzez właśnie fundusze do, na rynek akcyjny. No, i też warto odnotować, że tutaj sentyment na rynku pierwotnym ostatnio poprawia się, i to będzie czynnik, który po poprawie na rynku wtórnym będzie takim drugim silnikiem, który będzie cyklicznie, zdaje się, zachęcał do rozważenia rynku akcyjnego jako tego, na którym można przynajmniej chronić realną wartość pieniądza w czasie. Akcentowałem tutaj Państwu czynnik walutowy, no i y, oczywiście y, czas, ostatnio mamy informacje o spekulacji rynku na temat in, interwencji Banku Centralnego y, y, w celu osłabienia złotego. Y, Tutaj pokazuję wykres zachowania USDPLN na tle walut z regionu forinta węgierskiego, rubla rosyjskiego, jaki i może dość odległy przykład czy porównanie, ale liry tureckiej. To, co jest istotne z mojej perspektywy, to w miarę zbieżne zachowanie walut z regionu na tle zachowania USDPLN. I być może w, w krótkim terminie interwencja NBP ma wpływ na, na rynek, ale wydaje mi się, że patrząc w tym nawet krótkim ujęciu od powiedzmy, końca marca 2020 roku no to widać zbieżne zachowanie walut w regionie i wydaje mi się, że ten napływ pieniądza nawet jak przejściowo napotka tamę w postaci interwencji NBP. No to raczej to będzie wpływ przejściowy czy krótkotrwały niż jakiś długoterminowy. No i tutaj te przepływy globalne będą miały znaczenie, dlatego też warto też patrzeć na taki prosty, prosty łatwo dostępny miernik, notowanie usd PLN, i to będzie pokazywało sentyment. Z zagranicy do, do akurat WIG-u 20 czy do rynku polskiego. No ale też jest być może właśnie niektórzy z Państwa mogą patrzeć na waluty z regionu i to by uwiarygodniało tendencje globalne bez bezpośredniego śledzenia, na przykład salt napływu na rynki wschodzące czy na rynki z, z regionu to to też warto wydaje mi się zaakcentować no to yy, patrząc na zachowanie USD pln yy, na tle indeksu walut rynków no to widać sporą korelację oczywiście czyli współwystępowanie yy. Zjawisk i wydaje się, że oczywiście mogą być przejściowe odchylenia czy dysproporcje, różnice w zachowaniu się USDPL wobec walut rynków wschodzących, ale to raczej w krótkim terminie, w dłuższym terminie, to, to, to wydaje się, że jest spora korelacja. Także tutaj te transfery czy przepływy globalne mają istotny wpływ. I znaczenie, dlatego też moim zdaniem, warto to, to monitorować. Przechodząc już do konkretnych indeksów, tutaj zwróciłbym uwagę na to, że słabszy dolar sprzyja. W, w, w notowaniom surowców, no i tutaj widzą Państwo po zachowaniu miedzi czy aluminium, w pełnym sensie srebra, chociaż ostatnio jest w korekcie, czy też złota, chociaż jest w ostatnich miesiącach w korekcie, że generalnie mm, słabszy dolar sprzyja surowcom. Być może jest to z jednej strony konsekwencja, jak doktor mieć, lepszych perspektyw przemysłu czy gospodarki w 2021 roku. A być może w, w jakimś stopniu z jednym z osobieniem dolara, ale też i obawami o inflację, w, tutaj w, w kontekście zachowania złota. To, co wydaje mi się warto jest odnotować, czy to, to jest taki moim zdaniem game changer, to zachowanie CO2, czy uprawnień do emisji CO2. Po blisko dwóch latach konsolidacji yy, następuje wyraźna próba wybicia górą, yy, przebicia historycznych maksimów. Do tej pory szczyt był w rejonie 31 euro za tonę, yy, nawet poniżej, a yy, aktualne notowanie 33-44, no to już sygnalizują yy, yy, zdecydowaną, czy silną próbę wybicia górą. Jeżeli tak, yy, w kontekście nawet przyjęcia funduszu na Generation EU, czy tego funduszu rozwojowego, czy uzgodnienia warunków tego funduszu. Wydaje się, że tu następuje taki istotny ekonomiczny, istotna ekonomiczna zmiana, która może być takim katalizatorem zmian, jeżeli chodzi o wycenę czy zachowanie segmentów związanych z Węglem czy emisją CO2, energetyką odnawialną. Także tutaj warto tę ten, ten, ten tendencję obserwować i szukać potencjalnych beneficjentów tej, tej zmiany, ale też mieć na uwadze, że mogą być ofiary. Czy, Pewnie będą ofiary tej zmiany, także to jest jeden, jeden akcent. Drugi akcent to chciałbym wrócić do początkowego slajdu. Akcentowałem, że tutaj zachowanie dolara będzie kluczowe, Czy, przy czym zachowanie dolara to wynika z polityki Fedu i ultraluźnej polityki Fedu, Z jednej strony FED sygnalizuje, że do 2023 nawet i później może nie zmieniać, czyli nie podwyższać stóp procentowych, ale tutaj takim zagrożeniem jest ewentualnie inflacja, która być może nawet jest akceptowana przejściowo bo wyższa przez FED, no ale pytanie, czy ona będzie zachowała się tak w sposób taki... Liniowe e, e, i czy przypadkiem wysoka baza monetarna i w, w, w środowisku, m, w, kiedy inwestorzy czy ludność będzie w, chciała wrócić do normal, w miarę normalnego życia po uzyskaniu powiedzmy odporności stadnej w większości państw, czy to przypadkiem mieć taki trigger, który wyzwoli inflację. No ale tu nie przesądzając, warto obserwować rentowności obligacji na przykład amerykańskich 10-latek, bo jeżeli one by zaczęły dynamicznie rosnąć, no to by zwiększało szanse czy zagrożenie co do zmiany nastawienia banków centralnych i też miałoby swoje istotne, dalekosiężne implikacje, jeżeli chodzi o wyceny. Różnych aktywów, także generalnie środowisko inflacyjne zdaje się sprzyjać akcjom, ale z pewnym opóźnieniem jest zagrożeniem, ponieważ banki centralne mogłyby szybciej niż do tej pory sygnalizowały. Zaostrzać swoją politykę, no ale to na ten moment wydaje się dość odległa perspektywa. Przy czym no też staram się tak sygnalizować różne warianty czy różne. Mm, 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 Odcienie rynku, tak, żeby zwiększyć szanse na lepsze stopy zwrotu. Podsumowując, chciałbym Państwu zaakcentować kilka najważniejszych, moim zdaniem, elementów, czyli z jednej strony dolar przełamał swój 10 10-letni ten wzrostowy i to będzie miało istotny wpływ na zachowanie surowców jak i rynków wschodzących. No i właśnie w tym kontekście rynki wschodzący po blisko 10 latach słabości zaczynają negować ten trend. Jeżeli by go zanegowało, no to miałoby to istotny, pozytywny wpływ dla zachowania WIGU20 czy byłby. Go byłoby to wsparciem, jeżeli chodzi o globalne przepływy na rynki wschodzące, w tym WIG-20. Co za warto zaakcentować, to po takim hiperbolicznym przyspieszeniu sentymentu do, czy poprawie sentymentu do spółek Wzrostowych, następuje docenianie spółek wartościowych, i to może być jeden z wyznaczników, to czego możemy oczekiwać w 2021 roku. I wydaje się, że właśnie tutaj rynki schodzące czy surowce mogą być taką klasą aktywów interesującą w ujęciu globalnym. Jeżeli chodzi o. Rynek polski, to wydaje się, że tutaj istotną tendencją wspierającą rynek kapitałowy może być rotacja z lokat na rzecz alternatywnych inwestycji czy alternatyw dla lokat. Być może to jest rynek nieruchomości, być może fundusze. No i w tym kontekście warto patrzeć na roczne czy półroczne stopy zwrotu funduszy. Obligacyjnych, mieszanych czy akcyjnych, aby wytypować aktywa, które mogą zyskać w najbliższych kwartałach. I tym akcentem Państwu dziękuję za uwagę. Życzę udanych inwestycji w 2021 roku, poprawy warsztatu inwestycyjnego, no i co może najważniejsze, unikania negatywnych rozczarowań, bo ochrona kapitału jest najważniejsza może nieinwestycyjnie inwestycyjnie, zdrowia i uważności. Życzę udanego 2021 roku.